Jestem Patryk Czubak, kierownikiem drużyny. Jacek Skupień, trenerem asystentem. Mateusz Kazimierski. Drużyna gospodarzy dzisiejszego meczu wystąpi w następującym składzie. Numer 1 Kamil Bruchajzer, numer 2 Sikorski Dawid, numer 5 Kamil Owczarczyk, numer 6 Krzysztof Cygan, numer 8 Jaszczak Mateusz, numer 9 Albin Maciejewski, numer 11 Konstantyn Holowczenko, numer 13 Szymon Rosiak, numer 15 Majchrowski Paweł, numer 79 Piotr Golański, który jest kapitanem zespołu Włókniarza Zelów, numer 89 Rafał Swędrowski. Zawodnikami rezerwowymi są Dawid Gaszewski, numer 12, Kamil Będkowski, numer 4, Bartosz Jachymski, numer 10, Mateusz Stolarczyk, numer 14, Patryk Stachowski, numer 17, Igor Świątkiewicz, numer 19, Błażej Kaliski, numer 20. Trenerem drużyny Włókniarza Zelów jest Dawid Wnuk. Teraz nie, ja w przerwie. Co? W przerwie, bo nie wiem jak się napić. Chyba, że coś mamy. Fajna piłka by poszła. Oh,
A dlaczego? Nie, to po ostatnie. Trzy czwarte kibiców, którzy są w Buczku, to są w zerowe. Fajnie w sparingach podał do góry. On jest... Ten jest. Serbatora. A to jest piątki. No. Thank you.
Słaby sędzia. Ja i tamten głos też nie podam. Sam jak pozycja spalona. Pali piłkę, teraz jest niespalona. Tam obrońca stąd musi biec tam kawę od razu. Jak tamten dotnie piłkę, sędzia tak gwiżdża. Ale on musi biec, a nie zagwiżdże. Thank you.
Mąka. Dwudziesta pierwsza. W 21 minucie bramkę dla zespołu Widzewa 2 zdobył Daniel Mąka. Oh,
Jeszcze! Chłopaki cały czas już układają ci w piłki teraz, cały czas. Co, niebiesko, białe, zielone. Trzeba było dać im jeden trening, żeby wiesz. Przygotowali. Yeah.
Ja się do mikrofonu nie dotykam. Ja tylko powiem. Jestem bardzo nieśmiały. Mi się ładnie głos załamał, ja nie potrafię. Krzyk nie weź mikrofon. Przez mikrofon to zupełnie inny. I tak zimno. Yeah.
Sędzia pokaże VAR, to ja idę z kamerą i pokazuję, przewijam. Do przodu, nie? Albo do przodu trochę. Yeah!
Zwracać się? Thank you.